A teraz świat się zaczyna ze znakiem zapytania. Nataniel Brożnowicz i brawa, proszę. Założę się, że potraficie sobie wyobrazić, że książka, którą trzymam teraz w dłoni, opisuje całą historię ludzkości. Na stronie pierwszej byłaby wzmianka pewnie o tym, jak powstał zalążek naszej cywilizacji, czyli już 2,5 miliona lat temu, kiedy przestaliśmy być zwierzęciem, a pojawił się, no właśnie, ten pierwszy zalążek ludzkości. Ostatnia strona zapewnie opisywałaby moment, w którym jesteśmy teraz, że etap, do jakiego doszliśmy jako cywilizacja, i wszystko to byłoby opisane na takiej książce. Ma ona 374 strony. I wyobraźcie sobie teraz następującą rzecz. Nie wiem, czy kojarzycie, od kiedy zaczynamy się uczyć historii w szkołach. Przychodzimy na pierwszą lekcję historii i co zaczyna się omawiać. W moim przypadku, i przypuszczam, że w waszym także, jest to moment wynalezienia pisma 4000 lat temu. I to jest dla mnie fantastyczne, bo w momencie, w którym otworzylibyśmy taką książkę, to wzmianka o tym pojawiłaby się dopiero w ostatnich dwóch słowach. To jest to ostatnie 6 tysięcy lat. I to jest dla mnie nieprawdopodobne, że tak powoli rozwijamy się jako ludzkość, a dotarliśmy do momentu, kiedy, słuchajcie, opuściliśmy atmosferę, dotarliśmy na Księżyc. Odkrywamy wszechświat i go badamy. Badamy mikroorganizmy, badamy wirusy. Co więcej, odkrywamy genetykę i potrafimy w nią ingerować. Odkryliśmy technologię, wiemy, jak ją rozwijać, odkryliśmy internet i wszystko, co za tym idzie. I wszystko, co teraz powiedziałem, to jest ostatnie 50? Maksymalnie 60 lat. Rozumiecie? W tej książce, która ma 370 stron, wzmianka o tym pojawiłaby się dopiero w ostatniej literce. Rozumiecie? Czytelnik mógłby otworzyć taką książkę i powoli ją czytać, strona po stronie, i dopiero mógłby dojść do ostatniego elementu z wszystkich i stwierdzić, aha, okej, czyli o to w tym wszystkim chodziło. To jest trochę myśl, z którą ja przychodzę do was, mówiąc, chyba to chodziło i świat się zaczyna. Bardzo głęboko w to wierzę. Słuchajcie, wielki wybuch okazało się, że jest dużo starszy, niż nam się wydawało. Odkryto to dosłownie miesiąc temu. Wydawało nam się wcześniej, że jest to około 13,8 miliarda. Ostatecznie wiemy, a właściwie z pewnym prawdopodobieństwem, że było to około 14,5 miliarda lat temu. Ja odważę się to powiedzieć, że nie było nigdy w historii bardziej fantastycznego i dającego więcej możliwości dnia, niż jest dziś. To jest fantastyczna myśl, która towarzyszy mi przez życie i bardzo mocno w to wierzę. W ogóle wierzę w to, że trochę stajemy się tym, o czym myślimy, a to, w co bardzo mocno wierzymy, w końcu staje się faktem. I to jest moje patrzenie na świat, które dzisiaj chciałbym wam w pewien sposób przekazać. Bardzo mocno wierzę w to, że nie tylko żyjemy w najlepszych czasach kiedykolwiek w historii, ale także, że żyjemy w jednym z najlepszych miejsc. No bo w momencie, w którym, wiecie, badamy ten wszechświat, no cały czas z tego, co wiemy, planeta Ziemia jest najlepszym miejscem, w jakim możemy być, ale wchodząc głębiej, uważam, że Europa do życia dla młodych ludzi w 2022 roku jest najwspanialszym miejscem. Wejdźmy głębiej, uważam, że centrum Europy, a konkretnie Polska, jest naprawdę fenomenalnym miejscem. Postaram się teraz przedstawić trochę, jak postrzegam Polskę, jeśli chodzi o miejsce do życia dla młodych ludzi. Jeśli popatrzymy na bogactwo naszego kraju, na rozwój gospodarczy, zwykle będziemy w pierwszej dwudziestce. Czyli już z samego tytułu daje nam to bycie top 10% krajów na świecie. Dodatkowo dodając do Polski fakt, że nie wiem, czy kiedyś o tym myśleliście. Ja to poznałem, będąc na wymianie w Holandii. Poznając moich rówieśników, no właśnie z takich krajów jak Litwa, Łotwa, Słowenia czy właśnie Holandia, bardzo często oni mają swój własny język, którym operuje 1-2 miliony ludzi. Rozumiecie? Jeśli chcecie być znanym raperem, znanym influencerem albo zrobić znaną firmę wewnątrz kraju, to maksymalnie możecie urosnąć 20 razy mniej, niż możecie zrobić to w Polsce. To jest taka myśl, która nigdy wcześniej mnie nie towarzyszyła, bo nauczyła mnie, że naprawdę żyjemy w fajnym miejscu, bo jeśli taki Holender chce wyjść szerzej, to od razu musi otworzyć się na rynek zagraniczny i konkurować chociażby z potężnymi amerykańskimi firmami czy ogólnie z całym światem. I tak silna konkurencja na start może być naprawdę przytłaczająca i utrudnić przebicie się. W Polsce jednak, co się okazuje, możemy zaczerpnąć inspirację z tych 30 firm, które istnieją w Ameryce, i wprowadzić je na nasz rynek, bo być może ich tutaj w ogóle nie ma.
Kilka powodów, dla których Polska jest fantastycznym miejscem. Słuchajcie, podobno polscy inżynierowie są jednymi z najlepszych na świecie. Nasi programiści podobnie. Edukacja 14 najlepsza na świecie. Ogólnie uchodzimy za taką swego rodzaju stolicę innowacji. Nasz poziom języka angielskiego, a właściwie jego znajomość wśród młodych ludzi jest fenomenalny. I są dzisiaj osoby w Polsce, które jasno mówią, że Polska może stać się przyszłą Doliną Krzemową. Ja też to absolutnie wierzę i Polska zdecydowanie może być fajnym miejscem do rozwijania w ciągu najbliższych lat. Chociażby dlatego, że wiecie, ten rozwój naszego kraju cały czas się utrzymuje. On cały czas jest, co by się nie działo. I czy jest coś piękniejszego niż kraj, który cały czas się rozwija, który cały czas idzie w dobrym kierunku, a zarazem ma w sobie jakieś takie braki i luki, które można zapełnić. Dokładnie w taki sam sposób powstali maturalni. W momencie, w którym, upraszczając, 700 tysięcy nauczycieli narzekało na tym, że system nie działa, że jest nudny, przeładowany, że zdalne negatywnie wpłynęły na uczniów oraz na efektywność ich nauki. My wtedy właśnie wpadliśmy z maturalnymi, przedstawiliśmy pewną wizję uczniom. Okazało się, że niedługo później po 25 tysięcy osób dziennie przychodziło do nas na transmisję na żywo. W czasie rzeczywistym spotykaliśmy się, można porównać ze stukrotnością osób, które tutaj dzisiaj na mnie patrzy. No i właśnie, to jest to rozwiązanie, które daje nam nasz kraj. To jest taka rzecz, którą chciałem wam też podrzucić. Czyli wiemy już, że czas jest naprawdę okej. Miejsce, nawet jeśli chcemy się otworzyć, to mamy możliwości, których nie mieli nasi rodzice. Dzisiaj studiowanie za darmo w Ameryce jest możliwe. Jeśli chcemy pracować na przykład zdalnie dla, nie wiem, nawet kogoś z Puerto Rico, to jest możliwe. Ale zarazem wierzę, że trochę wygraliśmy w totka. Wiecie, tak patrzę na was, myślę, że kto z was ma mniej niż 20 lat? Ręka w górę? Okej, okay, dobra. A kto z was ma więcej niż 30, załóżmy, też tak orientacyjnie? Dobra, dobra, jest kilka łapek. Słuchajcie, czuję, że ogólnie wygraliśmy trochę w totka i tu mówię już uśredniając do wszystkich, ale szczególnie do młodych osób. Nie wiem, czy wiecie, ale nasz mózg jest tak chłonny, jak nie będzie już przez resztę życia. To znaczy, nie przypadkowo idziemy na studia właśnie w wieku tych 20 lat. Możemy specjalistyczną wiedzę naprawdę bardzo efektywnie przyjmować. Co więcej, nasza energia jest na niespotykanie późnym poziomie, czyli bardzo wysoka. Widzimy to chociażby po tym, że możemy nie spać 3 dni jako młodzi ludzie, a cały czas mamy energię. I dodatkowo mamy biologicznie jakąś taką otwartość na doświadczenia, która jest niesamowicie istotna przy tak szybko zmieniającym się świecie. Naprawdę, wchodzenie w tak nowoczesny świat, który się otwiera, mając niewiele lat, to jest wygrana w totka absolutnie. I odważę się to stwierdzić, że 99,5% osób, które kiedykolwiek żyły na świecie, zazdrościłoby nam sytuacji, w której się znajdujemy i świata, w którym żyjemy. Dzisiaj mamy dostęp do całej wiedzy na świecie w naszym telefonie. Tym samym telefonem możemy stać się influencerami w ciągu jednego dnia i mieć, nie wiem, załóżmy 100 tysięcy obserwujących, takich sytuacji tam przynajmniej kilkanaście. I wiecie, i mamy tak dużo możliwości, które nie były jeszcze nawet 20 lat temu kompletnie dostępne. Jeśli 20 lat temu chcieliśmy się nauczyć fotografii na super poziomie, no to mogliśmy liczyć na łódź szczęścia, że w naszej wsi będzie mieszkał jakiś dobry fotograf. Dziś możemy za darmo przerobić kurs od najlepszego fotografa na świecie, wchodząc na YouTube'a, gdzie zresztą jest 800 milionów wideo. A wpisując how to start a business w Google, wychodzi nam 4 miliony pozycji. Zachęcam, żeby korzystać z tego. Jeśli chodzi o młodość, jest jeszcze jeden bardzo ważny fakt, którego mam wrażenie, że mało osób wie. W roku 2003 urodziło się tak mało dzieci, jak nigdy wcześniej w historii. Okay? Nigdy nie urodziło się tak mało dzieci jak w 2003 roku. I o ile dla społeczeństwa to jest sytuacja niekorzystna, na szczęście wychodzimy już z tego, o tyle dla was jest to sytuacja w pewien sposób wymarzona. Można powiedzieć, że macie farta. O co chodzi? Rekrutacja na studia jest dużo prostsza. Można powiedzieć rekordowo prosta. Rekrutacja do pracy jest rekordowo prosta. Wygrywanie stypendiów, dostawanie różnego rodzaju nagród jest dużo prostsze. Zachęcam, żebyście mieli tego świadomość i korzystali z tego, bo to jest naprawdę ogromna szansa, która przez długi czas się już nie powtórzy. A dodatkowo osoby, które teraz w roku 2010, 15, 15, wiecie, to jest kolejna taka górka, jeśli chodzi o tą demografię, są osoby, które potencjalnie mogą albo dla was pracować, albo być waszymi klientami. Bądźcie tego świadomi, bo to myślę, że też może nas śmielej wprowadzić w tą przyszłość, która powstaje. Zapytałem a propos tej młodości i porad dotyczących, porad dla młodych ludzi, prezesa INUR-u.
od druku światła ta firma, zresztą Marcin dzisiaj tutaj jest gdzieś z nami, o trzy najważniejsze porady dla młodych ludzi. I zaskoczyła mnie prostota tych porad, a zarazem ich siła i moc. Teraz chciałbym wam je przekazać. Po pierwsze, nie korzystajcie za dużo z telefonu. Ja wiem, że to może dziwnie zabrzmieć, bo teraz można uprościć, że większość dnia spędzamy w mediach społecznościowych. Natomiast uważam, że bardzo ważna jest świadomość, że stworzone one są przez najmądrzejsze umysły na świecie. Algorytmy stworzone są tak, żeby konsumować nasz czas, a nasz czas to trochę ich pieniądze. I im za wszelką cenę będzie zależeć na tym, żebyśmy spędzali tam maksymalnie dużo czasu. Uważam, że najbliższe 10 lat zweryfikuje, kto się w tym pogrążył, nie odnalazł i kogo pochłonęły media społecznościowe i całe to przebodźcowanie, a kto wykorzystał media społecznościowe na swoją korzyść i na przykład wykorzystał je, żeby propagować jakąś fajną myśl, ideę czy swoją wizję i swoje patrzenie na świat. Rzecz druga, bądźcie dla siebie mili. Totalny banał, ale bardzo mocno w to wierzę, bo jako istoty, które żyją stadnie, nikt nie potrafi nas tak bardzo poniżyć, a zarazem tak bardzo zbudować, jak właśnie drugi człowiek. Pamiętajcie o tym, że dobro, które wysyłamy w świat, często wraca z dwukrotnie zwiększoną siłą i ogólnie, jeśli będziemy choć trochę mili dla naszego otoczenia, to efektem motyla możemy obudzić się w świecie, który będzie bardziej wspaniały i miły. Oraz rzecz trzecia. Edukujcie się. Korzystajcie z tego wszystkiego, co daje nam obecny świat. Chociażby internet, to o czym wspomniałem, 4 miliony pozycji na dowolną frazę tak naprawdę. Możemy dziś nauczyć się dowolnej kompetencji dzięki korzystając z internetu. I pamiętajcie o tym, żeby być może swoje media społecznościowe zachęcić albo nauczyć je, żeby pokazywało wam bardziej wartościowy, merytoryczny content. Ogólnie tak sobie myślę, że dzisiaj będąc w tym miejscu, jesteśmy prawdopodobnie w jednym z najlepszych miejsc, w jakim możemy dzisiaj być. Na tej scenie dzisiaj wystąpią naprawdę bardzo, być może najmądrzejsze głowy, jakie tylko mogłyby tutaj wystąpić. Co więcej, jest to wydarzenie darmowe. Zebraliśmy się tu w gronie naprawdę ambitnych osób i te myśli, które dzisiaj padną tutaj ze sceny, pamiętajcie, że będą dotyczyć przyszłości. Być może pojawią się tu jakieś fajne myśli, które zmienią wasze patrzenie na świat. Być może pomysł na biznes, a być może coś, co można przekazać dalej i zainspirować tym także inne osoby. Gdy przedstawiłem tę prezentację, znajomi mówili mi, że trochę jest to przedstawienie świata w różowych okularach. Chciałbym, żebyśmy byli świadomi zmian klimatycznych. Chciałbym, żebyśmy byli świadomi tego, jak duży jest współczynnik depresji obecnie. Chciałbym, żebyśmy byli świadomi tego, że bomba atomowa istnieje i może nie tylko zmienić bieg historii, ale także może tą historię zakończyć. Bądźmy tego świadomi, jednak nie pozwólmy na to, żeby popaść w taką wizję, że świat się kończy i on już za 50 lat przestanie istnieć, bo paradoksalnie, jak pytałem szczególnie z osób starszych, zdecydowana większość sądzi, że świat dąży ku upadkowi, że świat za niedługo się skończy. To bardzo pesymistyczna wizja i chciałem wam przedstawić, że naprawdę świat stoi przed nami otworem i my jako młodzi ludzie w pewien sposób będziemy za niego odpowiadać. Słowem końca chciałem wam powiedzieć, że to wspaniałe, w jakich czasach przyszło nam żyć. Naprawdę, wygraliśmy w totka, mogąc być młodymi ludźmi w tej części świata i żyjącymi w tym konkretnym czasie. Książka, w której bierzemy udział, której jesteśmy częścią, ma już 2,5 miliona lat. I nie wiem, czy wiecie, ale ta ostatnia literka to nie jest ostatnia litera tej książki. Ta książka wciąż trwa, a my piszemy kolejny rozdział. Od nas będzie zależeć, jak będzie on wyglądał. Dziękuję uprzejmie.